Dzień dobry. Program Canva już dawno przestał być zwykłym programem do tworzenia grafik. Teraz to potężne narzędzie pozwalające na tworzenie dowolnych multimediów. Canva pozwala też na integrację z wieloma zewnętrznymi aplikacjami. Naucz się tego i zobacz, jak wykorzystać szablony pobrane z Canvy w programie Google Jamboard. Zapraszam. Warto też o tym pamiętać, słuchajcie, że do tej belki, która się pojawia na górze, możemy wpisać cokolwiek. To znaczy nie jest to tak, jak często myślimy, że wpisujemy tutaj tylko nazwę szablonu, który chcemy wykorzystać, na przykład plakat, zaproszenie czy prezentacja, ale próbujcie wpisać takie słowa, które nawet nie są związane bezpośrednio z Canvą i zobaczcie, czy z szablonem, czy z gotowym projektem i zobaczcie, co Canva wam zaproponuje. Tak, bo jeżeli piszemy słowo wakelet, dostajemy gotowe okładki na wakeleta. Jeżeli wpiszemy Flipgrid, aplikacja Flip, dostajemy gotowe tła do aplikacji Flipgrid. Jeżeli wpiszemy, Zoom, dostajemy tła do aplikacji Zoom. Jeżeli wpiszemy Microsoft Teams, dostajemy tła, które możemy zmodyfikować do swoich potrzeb. Zobaczcie, na przykład tego typu tło. Czyli to jest gotowe tło, które może za mną się wyświetlić w aplikacji Teams. I oczywiście mogę to tło zmodyfikować, dopasować do swoich potrzeb. Witam na lekcji języka polskiego. Także dowolność modyfikacji, te, które potem możemy wyeksportować i dodać na przykład do aplikacji Microsoft Teams. Bardzo fajnym pomysłem może być też wygenerowanie tła do aplikacji Jamboard. Aplikację Jamboard myślę, że wszyscy znają. Jeżeli piszecie Jamboard, dostajemy bardzo fajne tła do Jamboarda, które możemy wykorzystać w Jamboardzie. Wiadomo, jak to jest z Jamboardem. Jamboard, czyli dosyć proste oprogramowanie, no ale dzięki tej swojej prostocie genialne, która umożliwia tworzenie różnych interakcji w formie stacjonarnej albo w formie zdalnej. Ja może pokażę to na jakimś gotowym przykładzie, czyli uruchomię swojego Jamboarda. Jeżeli jesteśmy zalogowani na konto Google'a, to ten Jamboard tutaj w tych zasobniku tych aplikacji powinien się u was pojawić. Jeżeli go nie ma, to przeciągnijcie go sobie na górę. Można poprzeciągać tę aplikację tak, jak ja to robię. Po kliknięciu tego plusika na dole możemy otworzyć nowego Jamboarda. No i jeżeli chcemy coś wstawić do Jamboarda, to mamy belkę z lewej strony, tutaj są zdjęcia, dodaj obraz. No i wpiszę na przykład w grafice Google'a litera A. Litera A. No i taką literę A mogę wstawić do mojej tablicy Jamboard. Nie? Tylko trzeba pamiętać o tym, że jeśli udostępnię tego Jamboarda, to każdy, kto ma dostęp prawa edycji, może ten zasób tutaj usunąć. Żeby nie można było zasobu usunąć, trzeba dodać taki element jako tło. Czyli jak wrócę jeszcze raz do szablonów, wpiszę może Jamboard litera A, zobaczymy, czy coś wyjdzie. Mamy litera A, Jamboard, zobaczcie. Czyli mogę kliknąć dostosuj ten szablon. Pobiorę tylko pierwszą stronę, czyli w prawym górnym rogu udostępnij, pobierz, format PNG zostawiam, stronę 1, gotowe, pobierz. Tu jakieś podpowiedzi się pojawiają z Canvy. Dobra, pobrałem litera A Jamboarda, wracam do mojego Jamboarda, jest ustaw tło w lewym górnym rogu, wybieram przycisk obrazu, no i
przeglądanie z pobranych. Wybieram literę A, otwórz. No i zobaczcie, nie można mojego tła już ruszyć tutaj. Nie? To może być bardzo fajna opcja, jeżeli chcemy udostępniać tego typu szablony i na przykład poprosić naszych uczniów o to, żeby, no wyobrażam sobie, że chcemy ćwiczyć pisanie, litera A, albo chcemy wykorzystać tą tablicę na tablicy interaktywnej i na tablicy interaktywnej ćwiczyć pisanie. Czyli to może być jeden z pomysłów pobrania szablonów bezpośrednio z Canvy. Oczywiście tych szablonów tam jest dużo więcej. Ja pokazałem przykładowy i wykorzystania ich w innym, zupełnie innym programie.